Cześć, z tej strony ponownie Paweł Grzegorz Iwaniuk. Dzisiaj kontynuujemy temat świadczenia wspierającego. Część z Was zapewne otrzymała już lub otrzyma w niedługim czasie decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Natomiast w dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem dotyczącym wniosku o wypłatę tego świadczenia. Zapraszam. Jeśli uzyskaliście już decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, możecie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Zgodnie z tym, o czym mówiłem w poprzednich filmach dotyczących świadczenia wspierającego, wniosek o wypłatę tego świadczenia złożyć będzie można wyłącznie drogą elektroniczną. Aby to zrobić, potrzebny będzie profil zaufania bądź profil potwierdzony za pośrednictwem bankowości elektronicznej i zrobić będzie można to za pośrednictwem platformy usług elektronicznych UEZUS, portalu Empatia bądź bankowości elektronicznej. My w tym wideo skorzystamy z portalu Empatia i aby przejść do wniosku o wypłatę świadczenia wspierającego, klikamy na początek e-wnioski. Tutaj mamy kilka możliwości zalogowania się do serwisu Empatia. Ja w tym konkretnym przypadku skorzystam z profilu zaufanego. Możliwe jest jednak skorzystanie również z aplikacji mObywatel, wspomnianej wcześniej bankowości elektronicznej, bądź e-dowodu. OK, jesteśmy już zalogowani do serwisu Empatia. Tutaj na początek otrzymujemy informację o wnioskach, które są dostępne w ramach tego serwisu. Nas natomiast interesuje wniosek dotyczący świadczenia wspierającego, czyli SWL. Następnie przesuwamy w dół stronę, aby znaleźć wniosek o świadczenie wspierające SWL. Klikamy go. Tutaj otrzymujemy informację, że osoba, która stara się o wypłatę świadczenia wspierającego, musi w pierwszej kolejności uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. My taką decyzję w domyśle już posiadamy, dlatego klikamy OK. Oto naszym oczom ukazuje się wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego. Przesuwamy w dół. Pamiętajmy o tym, żeby dokładnie wczytywać się w informacje we wniosku, a także w pouczenia. Pierwszą informacją, którą musimy podać we wniosku, jest określenie roli wnioskodawcy. Mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza z nich dotyczy składania wniosku przez osobę niepełnosprawną, a dokładnie przez jej pełnomocnika. Druga opcja dotyczy przedstawiciela ustawowego, na przykład w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona. Natomiast trzecia opcja dotyczy osób, które składają wniosek we własnym imieniu i my tę opcję teraz wybierzemy. Następnie system pokazuje Wam Wasze dane identyfikacyjne i prosi o sprawdzenie, czy są one prawidłowe. Tutaj macie okazję do skorygowania ich, gdyby zaistniała taka potrzeba. My niczego nie korygujemy i dlatego przechodzimy dalej. W kolejnej części wniosku będziemy musieli podać informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Pierwszą z tych informacji jest pytanie, czy Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał dla Ciebie decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Klikamy tak. W tym miejscu wpisujecie numer swojej decyzji, który możecie znaleźć w lewym górnym rogu otrzymanego dokumentu. Następnie odpowiadacie na pytanie, czy na dzień 1 stycznia 2024 roku, bądź dzień późniejszy, osoba sprawująca nad Wami opiekę pobierała z organu gminy jedno z poniższych świadczeń,
I tutaj zgodnie ze stanem faktycznym udzielacie odpowiedzi. Ja udzielam odpowiedzi, że nie. Następnie odpowiadacie na pytanie, czy osoba sprawująca opiekę złożyła do organu gminy wniosek o przyznanie któregoś z wymienionych wcześniej świadczeń i czy toczy się w tej sprawie postępowanie. W naszym przypadku udzielamy odpowiedzi, że nie. Tym z Was, których opiekunowie pobierają je na świadczenie pielęgnacyjne bądź której z wymienionych powyżej świadczeń, chcę przypomnieć, że wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego będzie skutkował zawieszeniem tych świadczeń i ich anulowaniem. Dlatego pamiętajcie, żeby wybrać bardziej korzystną dla Was formę. W kolejnym pytaniu natomiast musimy zadeklarować, czy w okresie od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do dnia złożenia wniosku o świadczenie wspierające przebywaliśmy w domu pomocy społecznej lub inne jednostce, które są tutaj wymienione. My klikamy, że nie. Zbliżamy się powoli do końca wniosku. W tej części musimy podać numer konta bankowego rachunku, który znajduje się w polskim banku, na który będzie wypłacane świadczenie wspierające. Następnie poniżej musimy zadeklarować, że jesteśmy właścicielem tego rachunku bankowego lub mamy do wyboru możliwość wskazania osoby, która jest właścicielem rachunku bankowego, na który chcemy wypłacać nasze świadczenie. My jednak nie komplikujemy sobie sytuacji i zaznaczamy, że jesteśmy właścicielami tego rachunku bankowego. I przechodzimy dalej. W przedostatniej części wniosku musimy zapoznać się z pouczeniami, które dotyczą świadczenia wspierającego. Natomiast na końcu tej części znajdziemy cztery oświadczenia, które musimy zatwierdzić, aby przejść dalej. Zachęcam, abyście szczegółowo zapoznali się z pouczeniami, a także z treścią oświadczeń, tak aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Następnie klikamy dalej. W tej części wniosku otrzymujemy podsumowanie z naszymi danymi, które umożliwia ponowne sprawdzenie ich poprawności. Jeśli wszystko jest w porządku, to przechodzimy do końca. System jeszcze raz pyta nas, czy wprowadzane przez nas dane są poprawne. My klikamy tak. Ostatni etap to po prostu wysłanie wniosku. Na tym etapie możemy dodatkowo załączyć załączniki do naszego wniosku. Jednak mamy tutaj informację, że składając wnioski do ZUS nie ma takiej potrzeby. We wcześniejszym etapie wniosku podaliśmy numer decyzji, którą otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i jest ona wystarczająca, aby wysłać wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego. Nie ma konieczności dołączania dodatkowych dokumentów, dlatego po prostu klikamy wyślij. Na portalu Empatia otrzymacie jeszcze potwierdzenie złożenia wniosku. Poza tym to by było na tyle. Mam nadzieję, że te wideo będzie dla Was pomocą w złożeniu Waszych wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.